pytanie. Co robisz po przebudzeniu? Najpierw ze wszystkim jak mam taką niezłą fazę, że ja się w ogóle budzę godzinę. Od jakiegoś czasu coś takiego mam, żeby normalnie wstać i jakby było fajnie i to jest okej. To ja się muszę obudzić od momentu, kiedy otworzę oczy. To mam złe dźwika, leżę tak koło godzinki, przypalę coś do tego. Wiesz. No, do góry i wiem. Tak. Bardzo dobrze. Dzień. Znaczy wiadomo, że nie zawsze kurwa można, no czasem jest tak, nie ma tak, że jest baja cały czas, no. No wiadomo, że czasem są wyjazdy, coś trzeba zrobić, nagrać, ogarnąć, nocne zdjęcia i się śpi inaczej i tak dalej. Nie zawsze jest tak kolorowo, ale jeśli mogę sobie na to pozwolić, to zajebiście w chuj lubię i tak się najlepiej potem czuję i tak najlepszy mam potem dzień, jak po obudzeniu godzinę będę leżał. Słuchajcie, tutaj Tomasz Kiper się pochwalił, że on po przebudzeniu pali konia. Tomek, szanujemy to. Ładnie. Każdy zaczyna dzień tak jak lubi. Bo w nocy głowa nie chce robić. Nie zmrużę oka, dziś nie będzie. Zasypiam w topach, żeby było tyle na nogach. Wylewam w potach. Bo w nocy głowa nie chce robić.